Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na dalszą część gminno-parafialnych dożynek Anno Domini 2015. Witam bardzo serdecznie Państwa Sołtysów i Rady Sołeckie Gminy Malanów. Dziękuję rolnikom za ich trud, za ciężką pracę wykonywaną bez względu na porę dnia czy nocy. Gospodarzem tegorocznych dożynek w gminie Malanów było sołectwo Poroże. To tutaj po 60 latach zjechali się zaproszeni goście oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Oficjalnego otwarcia święta plonów dokonał wójt Sławomir Prędczyński. Głos zabrali również starosta powiatu tureckiego Mariusz Seńko oraz Jan Tygielski, prezes Malanowskiego Banku Spółdzielczego. Starostami tegorocznych dożynek zostali mieszkańcy Poroża, Agnieszka Woźniak i Sławomir Bałdych. Wraz ze swoimi rodzinami prowadzą wielobranżowe gospodarstwa rolne. Po wręczeniu wójtowi chleba wspólnie podzielili pochny, częstując uczestników dożynek. Wyłoniono zwycięzcę wieńca dożynkowego, którym zostało sołectwo Dziadowice. Wygrało sołectwo Dziadowice. Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę kawka za żabkę, bo na tę rzepkę.